32. kolejka trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Przed tygodniem Broń Radom pauzowała. Teraz przygotowuje się do bardzo ciekawego starcia wyjazdowego z Ursusem Warszawa. Dziś, jak Państwo widzą, za moimi plecami odbywają się na Narutowicza 9 zawody lekkoatletyczne, dlatego broniarze będą trenowali na bocznym boisku, co też zaraz Państwu pewnie w szczegółach pokażemy. Radomiak przygotowuje się natomiast do pojedynku na własnym stadionie z Wartą Sieradz. Także będzie się działo, będzie sporo emocji. My przepytamy troszeczkę trenerów obydwu zespołów właśnie przed tymi spotkaniami. Ja się nazywam Michał Szprendałowicz i zapraszam na raport z trzeciej ligi na www.zebra.tv. Broń Radom wraca do gry po pauzie i od razu na piłkarzy trenera Tomasza Dziubińskiego czeka trudne wyzwanie, jakim niewątpliwie będzie wyjazdowy pojedynek z Ursusem Warszawa. Wynik hitu 32. kolejki rozgrywek wiele nie zmieni, ale może pozwolić broniarzom na zajęcie drugiego miejsca na koniec sezonu. No tak, no z tego co słyszałem i dowiadywałem się, no to wcześniejsze mecze z Ursusem były chyba przegrane, więc teraz będziemy chcieli po prostu udowodnić to, że jesteśmy lepsi. No tak na spokojnie chyba, bo już wszystko jest praktycznie ustalone, czy podsumowane, tak? U siebie Broń uległa Ursusowi 0-3. Sobotni mecz będzie zatem okazją do rewanżu, choć golkiper zespołu z Narutowicza 9, Karol Budzikur, zapewnia, że zawodnicy nie odczuwają z tego tytułu żadnej presji. Nie wydaje mi się, że to był jakiś specjalnie trudny mecz, przynajmniej pod względem takim psychicznym. Także podaj normalnie, tak jak do każdych zwykłych meczów. Sobotnie wyjazdowe spotkanie Broni z Ursusem rozpocznie się o godzinie 17. Podsumowanie w niedzielnym raporcie z trzeciej ligi Ekstra. A my już teraz zapowiadamy, że na kolejnym meczu, w którym przeciwnikiem Broni będzie ŁKS Łódź, odbędzie się zbiórka pieniędzy dla chorej 8-miesięcznej Marysi. Warto więc na ten czas odłożyć kilka groszy. Szerzej o sprawie powiemy w kolejnym raporcie z trzeciej ligi. Im bliżej do końca sezonu, tym Radomiak bardziej niż na rywalach skupia się na własnej grze. Zieloni w ostatnim czasie grają nieco słabiej, czego efektem była ostatnia porażka z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Wiosną zespół radzi sobie nieco słabiej niż jesienią i najbliższe tygodnie warto poświęcić na przygotowanie formy na mecze barażowe. W drugiej rundzie to jest trochę inny zespół, tam trochę tracimy więcej bramek. Nie gramy może tak widowiskowo w ofensywie jak w pierwszej, ale ten charakter, umiejętność gry w defensywie, szybkie przechodzenie z ataku do obrony i z obrony do ataku, uważam, że to są najmocniejsze cechy tego zespołu. Przed tygodniem groźnie wyglądającego urazu doznał Przemysław Śliwiński, który w sobotę niemal na pewno nie wystąpi. W jego miejsce zobaczymy głodnego gry Szymona Stanisławskiego. Z Wartą nie zagra też Maciej Świdzikowski, pauzujący za kartki. Znów okazję do dłuższego występu będzie miał zatem Karol Kucharski, który za dotychczasowe mecze zbiera pochlebne recenzje. Początek meczu Radomiaka z Wartą Sieradz w sobotę o godzinie 17. Kończymy raport z trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Chyba w dobrych nastrojach, bo jak tu nie być w dobrych nastrojach, jak tak piękna pogoda jest nad Radomiem. Sobota zapowiada się niezwykle emocjonująco. Oba mecze o godzinie 17. Radomiak u siebie, Broń na wyjeździe w Warszawie. Także będzie się działo. Bądźcie z nami. Raport Ekstra już w niedzielę na Zebra TV. Michał Szprendałowicz, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.